8 czerwca wspominamy błogosławioną Marię od Bożego Serca, dziewicę. Maria urodziła się 8 września 1863 roku w Minster jako córka hrabiego Klemensa Heinricha, deputowanego do Reichstagu i hrabiny Heleny von Galen, siostrzenicy biskupa Kettelera. Wychowywała się na zamku w Darfeld, była dzieckiem trudnym, o dużej wrażliwości i wielkoduszności, ale też o sporej dozie samodzielności i uporu. Od przyjęcia sakramentu bierzmowania zaczęła myśleć o życiu zakonnym. W 1888 roku wstąpiła do Minster, do zgromadzenia dobrego pasterza założonego niedawno przez Marię Pelletier. Podobnie jak inne siostry, zajmowała się dziewczętami ubogimi i wykolejonymi, najpierw w samym Minster, a potem także w portugalskim Porto, gdzie od 1894 roku była przełożoną. 2 lata później, w 1896 roku, Marię dotknął postępujący paraliż. Mogła jednak nadal swobodnie kontaktować się z innymi i sprawnie kierować wspólnotą. Siły czerpała z gorącego nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego. W latach 1897-98 pisała do papieża Leona XIII, prosząc go o poświęcenie całego świata Bożemu Sercu. Zmarła 8 czerwca 1899 roku. W tym właśnie dniu papież polecił jej posłać encyklikę Annum Sacrum, a kilka dni później obwieścił światu wspomniany akt. Beatyfikacji Marii dokonał w 1975 roku papież Paweł VI. Zachowały się jej listy i autobiografia. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską błogosławioną Marię Dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.